Rząd luzuje obostrzenia, to w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w kraju. Odmrażanie gospodarki rozpocznie się na początku przyszłego miesiąca, zapowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. Już od 1 maja umożliwimy część aktywności sportowych na świeżym powietrzu, ale także w obiektach zamkniętych, obiektach sportowych i na basenach. Tuż po majówce, czyli od 4 maja, do działalności w reżimie sanitarnym powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane, sklepy meblowe, czyli handel detaliczny. Do szkół w trybie stacjonarnym wrócą też po przerwie majowej dzieci z klas 1 do 3. Otwarte zostaną również galerie sztuki, muzea. 8 maja działalność będą mogły wznowić hotele. Tydzień później, 15 maja, wznowić działalność będą mogły restauracje i kawiarnie. Na razie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu. Minister zdrowia poinformował z kolei o wprowadzeniu pewnego tempa znoszenia obostrzeń i wytłumaczył, na czym to będzie polegać. Zdecydowaliśmy się, że te największe grupy poluzowania będą pojawiały się w odstępie dwutygodniowym, bo mówię tutaj o tym, co zadzieje się w najbliższy weekend, co zadzieje się w okolicach 15, czyli połowy miesiąca i potem co zdarzy się na koniec miesiąca, czyli kolejne kroki, które przedstawiamy w harmonogramie. To dwutygodniowe tempo jest nam potrzebne po to, żeby obserwować efekty wprowadzanego luzowania. Tak jak powiedział pan premier, musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie i cały czas wnikliwie obserwować skutki wprowadzanych tych regulacji luzujących. Wzrost gospodarczy na poziomie plus 4% w całym 2021 roku. Na taką dynamikę liczy wicepremier Jarosław Gowin. Biorąc pod uwagę szybko rozwijającą się akcję szczepień oraz decyzję rządu o stosunkowo szybkim odmrażaniu gospodarki, mamy realne szanse, by wzrost był nawet nieco wyższy, stwierdził dziś szef resortu rozwoju pracy i technologii. Dzisiejsze informacje przekazane przez premiera i szefa resortu zdrowia cieszą szefów piłkarskiej ekstraklasy. Prezes Marcin Animucki nie ukrywa satysfakcji z częściowego otwarcia stadionów, co nastąpi już 15 maja. Kibice będą mogli wrócić na obiekty sportowe na świeżym powietrzu, na razie przy wypełnieniu trybun maksymalnie w 25%. Mimo kryzysu związanego z COVID-19 stopa bezrobocia w większości polskich regionów wyniosła w 2020 roku poniżej 3,6%. Wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Najniższym bezrobociem w Europie może się pochwalić Wielkopolska – 1,8%. Drugą pozycję zajęły dwa regiony w Czechach, a trzecią – województwo lubuskie na zachodzie Polski – 2,2%. Najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje w Grecji i w Hiszpanii. Górnicy mogą się cieszyć. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o zwiększeniu płac zasadniczych dla wszystkich pracowników spółki o 3,4% od lipca tego roku. Decyzja oznacza wzrost kosztów pracy w skali roku o około 110 milionów złotych. Likwidacja dwóch fabryk papierosów, przejęcie ponad 115 ton tytoniu i blisko 5,5 miliona sztuk papierosów oraz maszyn służących do ich produkcji to efekt międzynarodowych działań Krajowej Administracji Skarbowej, CBŚP, Europolu i holenderskiego odpowiednika Polskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W Królestwie Niderlandów zatrzymano 21 osób, w Polsce 9. Członkowie gangu podejrzani są o przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Działali w kilku krajach Unii. Według wstępnych szacunków Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości ponad 52 milionów złotych. Ministerstwo Finansów proponuje, aby bilet za przejazd był fakturą bez względu na odległość przejazdu. Obecnie za fakturę uznaje się na przykład bilet autobusowy czy kolejowy na odległość przejazdu nie mniejszą niż 50 km. Jak dodaje resort, stosowny projekt rozporządzenia w tej sprawie został skierowany do konsultacji publicznych. Według ministerstwa to wyjście naprzeciw oczekiwaniom wielu przewoźników i realizacja postulatów zgłaszanych na forum dialogu Ministerstwa Finansów z biznesem. To również pierwsza ze zmian wdrażanych do systemu podatkowego w ramach pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług Slim VAT 2. Krajowa Rada Izb Rolniczych chce, by resort klimatu i środowiska rozważył wprowadzenie zmian w przepisach w sprawie m.in. wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zające i wydłużenia okresu polowania na nie.
Ministerstwo poinformowało, że weźmie pod uwagę te propozycje. Populacja zająca w ostatnich latach wskazuje tendencję wzrostową. Z danych Polskiego Związku Łowieckiego wynika, że wiosną ubiegłego roku liczebność tego gatunku wyniosła 814,5 tysiąca, natomiast dla porównania w 2010 niemal 559 tysięcy. Najwięcej zajęcy jest w województwie mazowieckim, łódzkim oraz lubelskim. Po raz pierwszy w historii niemiecki Bundestag zmniejszy uposażenia poselskie. Oszczędności wynikają z pandemii koronawirusa. Od lipca dieta zmniejszy się o około 70 euro, ale i tak będzie bardzo wysoka. Wyniesie 10 tysięcy. PKN Orlen i Wodociągi Płockie będą współpracować nad poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle. W lutym wezbrana z powodu zatorów lodowych rzeka zagrażała ujęciom zarówno dla miasta, jak i głównego zakładu rafinerii. Wysoki poziom Wisły w lutym zagroził również ujęciu wody Grabówka, która jako ujęcie powierzchniowe stanowi jedno z podstawowych źródeł poboru wody dla mieszkańców. Doszło też do strat. Zalane zostały bulwary, podtapiając znajdujące się tam obiekty, a także ulicę Gmury, gdzie znajduje się zabudowa jednorodzinna. 104 nowe przystanki kolejowe, 45 do odbudowania lub zmodernizowania. W 51 lokalizacjach mają być wydłużone perony. Inwestycje zakłada program przystankowy, który ma zostać zatwierdzony najdalej w ciągu miesiąca. Wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury. W sumie dokument zawiera propozycje 200 inwestycji. Na realizację programu PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczą ze środków własnych około 1 miliarda złotych. Jest to pierwszy samodzielny program z obszaru infrastruktury kolejowej realizowany ze środków własnych spółki na tak dużą skalę.